Będzie rozpoczynać swój bieg od drogi powiatowej na wysokości Figur Świętych w kierunku stawów w Parku Buczyna aż do drogi powiatowej za cmentarzem w Górze Robczyckiej. Jej długość to około 1300 metrów. 14 lutego na briefingu prasowym w pobliżu parku oficjalnie został przekazany teren budowy firmie Eurovia, która jest wykonawcą inwestycji pod nazwą Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Robczycka. Jej wartość to ponad 4 800 000 zł. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy tuż nieopodal z Parku Buczyna w Górze Robczyckiej. Dzisiejszy dzień to oficjalne przekazanie terenu budowy w firmie Eurovia, która jest generalnym wykonawcą projektu pod nazwą Przebudowa, budowa drogi gminnej w Górze Robczyckiej. Jest ze mną pan Marcin Rachwał w imieniu dyrektora firmy Eurovia, jest ze mną pan sołtys Edward Magdoń i pracownicy urzędu, zastępca burmistrza, który będzie nadzorował wraz z kierownikiem referatu Pawłem Wojtonem tę inwestycję. Inwestycja długo wyczekiwana w miejscowości Góra Robczycka, ale myślę, że nie tylko, bo będzie to też swoista obwodnica centrum tej miejscowości, ponieważ droga, o której mówię, czy inwestycja, o której za chwileczkę w szczegółach więcej powiemy, będzie rozpoczynać swój bieg od drogi powiatowej na wysokości tak zwanych figur świętych, w kierunku stawów i Parku Buczyna i będzie dalej biec na długości około 1300 metrów i będzie ponownie łączyć się z drogą powiatową już poza cmentarzem. Wartość tej inwestycji po waloryzacji to 4 miliony ponad 800 tysięcy złotych. Rzeczywiście tutaj umowa podpisana z firmą Eurovia, która miała wykonać tę inwestycję w systemie projektu zaprojektuj i wybuduj, czyli najpierw projekt z niezbędnymi dokumentami, decyzją środowiskową, pozwoleniami wodnoprawnymi itd., itd. To się udało zrealizować. Podpisana była w 2021 roku w sierpniu. Jak Państwo wiecie, jak wszyscy wiemy, wydarzenia z poprzedniego roku spowodowały duży ruch na rynku finansowym, również ceny materiałów. Inflacja ogólnie rzecz biorąc dotknęła również i samorząd, jak i firmy, które są wykonawcami, czy były podpisywane umowy jeszcze były przed rozpoczęciem działań wojennych, a realizacja w tym okresie, o którym mówimy, czyli teraz dopiero wchodzimy w teren budowy. Tutaj udało nam się porozumieć z firmą Eurovia. Zrewaloryzowaliśmy tą kwotę około 4 milionów złotych. Udało nam się wynegocjować kwotę 990 tysięcy złotych i tą kwotę Rada Miejska zaakceptowała na ostatnim posiedzeniu, więc możemy przystąpić do realizacji tej ważnej inwestycji. Jak już mówiłem, całkowita kwota po rewaloryzacji to jest 4 825 tysięcy złotych. Chciałem tutaj też zaznaczyć, że te negocjacje nie były łatwe, jak pan Marcin tutaj może potwierdzić. Kwoty były dużo wyższe na początku tych negocjacji. Firma prosiła o rewaloryzację w wysokości około 1,5 miliona netto. Udało nam się wynegocjować 990 tysięcy brutto. Co i tak, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę drugą wtedy ofertę w 2021 roku, druga, jeżeli chodzi o wysokość w przetargu, to była kwota ponad 5 600 000 zł, więc pomimo tej rewaloryzacji i tak jesteśmy dużo, dużo niżej niż kolejna oferta, która była składana na ten czas, czyli w sierpniu, lipcu-sierpniu 2021 roku. Więc cieszymy się, że udało nam się doporozumieć i że inwestycja ta może dojść do skutku. Tym bardziej, że, drodzy Państwo, termin jej realizacji jest dość szybki, bo zgodnie z umową jest to 11 lipiec bieżącego roku, a zakres jest dość spory, jak już mówiłem, 1300 metrów samej drogi. Do tego dochodzi około 230 metrów ściągu pieszo-rowerowego, czyli od drogi powiatowej, czyli od Figur Świętych do, tak praktycznie do Parku Buczyna.
Później na całej długości tej drogi chodnik z kostki bitumicznej. Do tego będzie wykonany kanał technologiczny. Przebudowa i budowa zjazdów na posesje indywidualne. Budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci gazowej, wodociągowej. Przebudowa i budowa zabezpieczenia kolizji sieci technicznej, energetycznej. Jak również wykonanie kompleksowego systemu odwodnienia drogi składające się z odcinków kanalizacji deszczowej i części otwartej w postaci rowów trawiastych odcinkowo umocnionych. Więc jak Państwo widzicie, zakres jest dość spory. Do tej inwestycji udało nam się pozyskać środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie blisko 2,5 miliona złotych, za co za wsparcie i pomoc dziękuję naszym parlamentarzystom, szczególnie tutaj senatorowi tej ziemi, mieszkańcowi Góry Roprzyckiej, senatorowi Zdzisławowi Pupie, naszym posłom Zbigniewowi Chmielowcowi, Kazimierzowi Moskalowi za wsparcie i poparcie tej ważnej inwestycji. Tak jak mówiłem, nie tylko dla mieszkańców Góry Roprzyckiej, ale i mieszkańców Zagorzyc Szkodnej, którzy będą mogli tutaj spokojnie sobie przemieszczać się do swoich miejscowości. Ta inwestycja jest o tyle ważna, drodzy Państwo, że otwiera tak naprawdę, tutaj liczyliśmy przed przyjazdem, tak lekko biorąc, około 40 hektarów terenów inwestycyjnych. Te tereny, które do tej pory poprzez brak właściwej komunikacji były zamknięte na inwestycje, mówię tutaj inwestycji związanych z budową domów jednorodzinnych. Tak prawdę rzecz biorąc, może tu powstać piękne osiedle, tym bardziej, że komunikacyjnie jest świetnie położona, jest blisko Sędziszowa Małopolskiego, blisko miasta, blisko 94 drogi, która łączy w sposób właściwy tą część, tą miejscowość również z stolicą naszego województwa podkarpackiego. Więc myślę, że za parę lat po zrealizowaniu tej inwestycji powstanie tu piękne, duże osiedle domków jednorodzinnych. A o to też nam chodzi, żeby miejscowość otworzyć na te tereny inwestycyjne, bo ona już praktycznie jest tak zabudowana, że ciężko jest tutaj znaleźć miejsce do zamieszkania. Jak już mówiłem, te walory związane z położeniem, jak również miejscem, są bardzo atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale myślę, że możemy śmiało tutaj próbować zainteresować tym terenem mieszkańców Rzeszowa, bo komunikacyjnie jest to około 20-25 minut dojazdu do Rzeszowa. Wiemy, że ci, co mieszkają w Rzeszowie, czasami poprzez mieszkając w Rzeszowie mają dłużej czasami możliwość dojazdu do centrum miasta niż z Sędziszowa Małopolskiego czy z tej ścisłej okolicy, jak tego miejsca, w którym tutaj się znajdujemy. Drodzy Państwo, jak już mówiłem, 11 lipiec to jest termin zgodnie z umową. Jak wiemy, czasami ciężko jest powiedzieć, co w tej ziemi jest, jakie niespodzianki mogą spotkać wykonawcę, dlatego też ostrożnie podchodzimy do tego terminu, aczkolwiek jestem przekonany, że firma zrobi wszystko, żeby w tym terminie się po prostu wyrobić i żebyśmy mogli na wakacjach ponownie spotkać się tutaj w tym terenie, ale wtedy już na otwarciu tej ważnej inwestycji. Chciałbym w tej chwili oddać głos panu Marcinowi, żeby powiedział kilka słów na temat tej inwestycji i zakresu utrudnień ewentualnych dla mieszkańców. Ja tutaj tylko chciałbym pokazać tą ilustrację, która przedstawia to, co ja przed chwileczką powiedziałem, czyli wjazd z jednej strony drogi powiatowej od Figur Świętych, wyjazd za cmentarzem, czyli tak jak można sobie łatwo spojrzeć, patrząc na ten rysunek, na tą grafikę przedstawioną tutaj, że ten objazd, ta tak zwana mała obwodnica centrum Góry Roprzyckiej z pewnością przyczyni się do po pierwsze polepszenia ruchu na drodze, a po drugie poprawy jej bezpieczeństwa. Panie Marcinie, proszę bardzo. No to myślę, że pan burmistrz w szczegółach tutaj dosyć dokładnie przedstawił zakres tej inwestycji. Więcej dodać ciężko cokolwiek.
Po zakończeniu prac projektowych jesteśmy w przededniu przystąpienia do realizacji robót wykonawczych, także już prawdopodobnie w tym tygodniu, o ile pogoda pozwoli, przystąpimy z wycinką. No i następnym etapem będą roboty ziemne i zakres właściwy. Czy jakieś utrudnienia dla mieszkańców? Myślę, że nie. Jeżeli tutaj są jakieś zmartwienia odnośnie dojazdu, to myślę, że będziemy w stanie wszystko tak skoordynować, żeby utrudnienia były jak najmniejsze. Także myślę, że nie mamy się czym martwić. Dziękuję serdecznie. I chciałbym jeszcze poprosić o zabranie głosu w tej chwili pana sołtysa, który może potwierdzi to, że ta inwestycja była długo wyczekiwana, długo nam zeszło. Pewnie jeszcze w poprzednich kadencjach, tak, do tego, żeby dojrzeć do tej decyzji, żeby tą inwestycję móc zrealizować. Dość kosztowną, ale tak jak już wspominałem, z dużym dofinansowaniem z budżetu państwa, przy naszym udziale budżetu samorządu gminnego. Jesteśmy już na tym najwłaściwszym etapie realizacji tej inwestycji. Panie sołtysie. W imieniu własnym Rady Sołeckiej i mieszkańców Góry Robczyckiej wyrażam bardzo duże zadowolenie, że dziś rozpoczynamy budowę tej długo oczekiwanej drogi, która przyczyni się do rozwoju naszej miejscowości, a zarazem też gminy Sędziszów Małopolski. Z tego też miejsca bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy byli zaangażowani w tą pracę na rzecz powstania tej drogi. W tamtym roku wykonaliśmy wodociąg biegnący wzdłuż tej nowo projektowanej drogi. Także też firmie Eurowia, która opracowywała ten projekt, a teraz rozpoczyna prace budowlane, życzę szczęść Boże. Dziękuję serdecznie.